steeds sommige en de others. Thank you very much, Madam Chair. I will be Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Teraz przejdę na język polski. Chcę powitać naszych gości w tej części dzisiejszego posiedzenia Podkomisji Praw Człowieka. Przede wszystkim serdecznie chciałbym przywitać rzeczników praw obywatelskich z krajów Partnerstwa Wschodniego. I pozwolę sobie rozpocząć od pań. Widziałem już tutaj na sali panią profesor Elmirę Sulejmanową, komisarza do spraw praw człowieka Republiki Azerbejdżanu, ale w tej chwili chyba jest jeszcze nieobecna. Witam serdecznie panią Tatianę Konsaria, zastępcę rzecznika praw obywatelskich z Gruzji. Przepraszam za niedokładność w nazwisku. Witam serdecznie panią profesor Irenę Lipowicz, rzecznika praw obywatelskich reprezentującego Polskę. Jest to jedna z osób, która jest współautorem tego projektu, o którym dzisiaj będziemy mówili. Witam serdecznie pana Karena Andersiana, rzecznika praw obywatelskich Republiki Armenii. I witam również pana Anatolia Montuanu, rzecznika praw obywatelskich Mołdowy. Witam serdecznie również pana Dominika Bodi, rzecznika praw obywatelskich Francji. I w tym momencie jestem zobowiązany powiedzieć, że to właśnie wspólna polsko-francuska inicjatywa była u podstaw tego projektu, który będzie dzisiaj przedmiotem wymiany poglądów. Prawa człowieka, szanowni państwo, są przede wszystkim rozwiązywane na poziomie krajowym, jednak musimy podkreślić ważną rolę, jaką odgrywają w tym względzie krajowe instytucje praw człowieka, w tym biura rzeczników praw obywatelskich, między innymi stosowane przez te biura różne formy pracy, w tym również kontrolę, prowadzenie badań, inicjowanie działań prewencyjnych, uświadamiających, jak również wszystkie przedsięwzięcia, które są związane z poprawą stanu prawnego w poszczególnych krajach. Wzmacnianie krajowych instytucji, które zajmują się obroną praw człowieka, jest więc kluczowym elementem ochrony praw człowieka i budowy demokratycznego państwa prawa. Zwiększenie zdolności urzędów rzeczników zależy od wielu czynników, o których państwo niewątpliwie dużo lepiej wiedzą niż z praktyki własnej, niż pewnie my jako członkowie tejże komisji. Ale między innymi to jest zapewnienie wystarczającego wsparcia politycznego, niezależność i skuteczność w przypadku wzmocnienia mandatów oraz lepsza koordynacja w przypadku współistnienia kilku niezależnych urzędów, które zajmują się prawami człowieka, a tak w wielu przypadkach mamy z taką sytuacją do czynienia. Wydaje się, że współpraca międzynarodowa może być bardzo skutecznym narzędziem wzmocnienia krajowych instytucji praw człowieka. Aby taką kooperację ustanowić, w 2009 roku został zainicjowany wspólnie przez polskiego rzecznika praw obywatelskich oraz mediatora Republiki Francuskiej program współpracy rzeczników praw obywatelskich państw Partnerstwa Wschodniego na lata 2009 do roku 2013. Jest to zatem program wieloletni. Tutaj pozwolę sobie przypomnieć, że inicjatorem ze strony polskiej był wtedy pan dr Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich, który jest jedną z tych osób, która zginęła w katastrofie smoleńskiej. Opierający się na dobrowolnej współpracy partnerskich instytucji państw Unii oraz Partnerstwa Wschodniego program ma na celu między innymi wzmocnienie zdolności urzędów ombudsmanów, organów administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych w realizacji zadań ochrony praw jednostki i budowy demokratycznego państwa prawa. W szczególności istotne są tutaj te praktyczne aspekty prowadzenia pracy poprzez rzeczników, które wynikają z doświadczeń między innymi polskiego rzecznika praw obywatelskich,
Pani profesor Lipowicz z dużą pasją kontynuuje ten program. To są seminaria, szkolenia, wspólne wizytacje pracowników urzędów ombudsmanów oraz wymiana doświadczeń, a w szczególności zaś dobrych praktyk. To nie ma być program, który ma powiedzieć, że my wiemy lepiej, tylko to ma być podzielenie się informacją, w jaki sposób rozwiązywaliśmy też w dochodzeniu do standardów demokratycznych swoje własne problemy w instytucjach, w tych krajach, które przechodziły ten proces transformacji. W ostatnim sprawozdaniu w sprawie polityk zewnętrznych na rzecz demokratyzacji, który to raport był przygotowany przez panią poseł Weronikę de Keyser, ta inicjatywa znalazła w oczach pani poseł Weroniki de Keyser uznanie i znalazło się to właśnie w tymże sprawozdaniu, gdzie podkreślono konieczność koordynacji tych działań w ramach Unii Europejskiej oraz korzystania z tych doświadczeń również przez inne instytucje Unii Europejskiej. W 2 lata od uruchomienia tego projektu wydaje się, że dzisiejsza wymiana poglądów jest okazją do oceny wyników doświadczeń z tych 2 lat i rozważenia, jakie są możliwości i perspektywy współpracy w przyszłości oraz sformułowania wstępnych zaleceń, które dotyczą w tym względzie polityki zarówno Unii Europejskiej, jak i Parlamentu Europejskiego, w szczególności czy i w jakim zakresie ta dotychczasowa współpraca jest owocna, jak możemy tę współpracę wzmocnić, jak możemy ją rozszerzyć, tak by obejmowała inne państwa członkowskie oraz instytucje Unii Europejskiej, jak też Unia Europejska może przyczynić się do wzmocnienia tej współpracy, również w tym wymiarze finansowym, ponieważ wiemy, że Partnerstwo Wschodnie ma również swój wymiar finansowy. Chcę również przypomnieć, że sprawa przestrzegania praw człowieka w krajach partnerstwa była już przedmiotem specjalnego badania, które przedstawiane było tutaj przez jednego z badaczy z Czech na posiedzeniu Komisji Praw Człowieka. Również biorąc pod uwagę znaczenie dzisiejszego zagadnienia, Podkomisja Praw Człowieka zleciła opracowanie badania na ten temat i ten projekt został rozdany Państwu, zaś prezentował go będzie pan profesor Zdzisław Kędzia, którego również bardzo serdecznie witam na dzisiejszym posiedzeniu. Chcę powiedzieć, że pan profesor jest profesorem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ale jednocześnie od początku polskich przemian bardzo aktywnie był zaangażowany w pracę instytucji międzynarodowych, był między innymi też ministrem pełnomocnym w stałej misji polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie, jak również pracował wspólnie z rzecznikiem, komisarzem do spraw praw człowieka Narodów Zjednoczonych, więc myślę, że te doświadczenia z jednej strony naukowe, a z drugiej strony ta praktyczna praca na rzecz instytucji międzynarodowych zajmujących się prawami człowieka była wielce pomocna przy sporządzeniu tego raportu. Chciałbym jednocześnie powiedzieć, że zanim zaproszę pana profesora do wypowiedzi, że również w dniu dzisiejszym uczestniczą w naszym posiedzeniu członkowie odpowiednich delegacji z Komisji Petycji, Komisji Spraw Zagranicznych, przedstawiciele ambasad, również jest przedstawiciel Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, pan Oliver Verhecke, którego również bardzo serdecznie witam. Panie profesorze, ma pan głos. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Przede wszystkim za bardzo miłe słowa, powitania. Jeżeli pan przewodniczący pozwoli, to przedstawię moje wystąpienie w języku angielskim. Madam and Mr. Chairpersons. Szanowni Państwo, Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Deputowani, Szanowni Przedstawiciele Międzynarodowych Instytucji do Spraw Ochrony Praw Człowieka. Przede wszystkim chcę podziękować Parlamentowi Europejskiemu za zaproszenie mnie, za poproszenie mnie o przedstawienie analizy sytuacji instytucji ochrony praw człowieka w krajach objętych Partnerstwem Wschodnim. Jestem naprawdę zaszczycony zaproszeniem tutaj do Parlamentu Europejskiego. Jako że czas nas goni, chciałbym ograniczyć moje wystąpienie do prezentacji
samej orientacji tej analizy i do najważniejszych wniosków z niej płynących. Mam nadzieję, że po dzisiejszej dyskusji, po otrzymaniu propozycji ze strony państwa, będziemy mogli zakończyć tę analizę. Przy czym używam tutaj liczby mnogiej, ponieważ ta analiza została przygotowana przez mojego kolegę, pana Janczewskiego, i przeze mnie samego, dlatego też używam słowa my. Teraz, by szybko przejść przez slajdy, które przygotowałem, to tutaj widzą państwo, jak wyglądały ramy tej analizy. Międzynarodowe standardy i akredytacja, uznanie Organizacji Ochrony Praw Człowieka przez partnerów międzynarodowych, organizacja tych organizacji, tej sieci w krajach objętych Partnerstwem Wschodnim, techniczna współpraca na podstawie projektu polsko-francuskiego, uwagi tymczasowe i projekt zaleceń. Nie chciałbym przedstawiać państwu wszystkich tych punktów szczegółowo, ale przygotowałem państwu wszystko to na piśmie i chętnie odpowiem na wszystkie państwa pytania, na które oczywiście będę znał odpowiedź. Przechodzę do pierwszego punktu, mianowicie do typu tych międzynarodowych instytucji. W krajach objętych Partnerstwem Wschodnim dominującą formą jest instytucja rzecznika praw obywatelskich. W Mołdawii jest to instytucja, której zasiadają cztery osoby. To są parlamentarni rzecznicy praw obywatelskich popierani przez międzynarodowe instytucje. Międzynarodowe standardy, jeżeli chodzi o tego rodzaju instytucje, zostały wypracowane w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Są to tak zwane zasady paryskie, które zapewniają niezależność takich instytucji, określają ich mandat, ich uprawnienia oraz zdolności potrzebne, administracyjne potrzebne, ażeby instytucje te mogły wywiązywać się z powierzonych im zadań. Rada Europy początkowo popierała instytucje typu rzecznika praw obywatelskich, typu ombudsmana, ale było to w latach i dopiero w latach 90. objęło także krajowe komisje ochrony praw człowieka jako takie ciała kolektywne w porównaniu do takich jednostkowych instytucji, jakimi są instytucje rzecznika praw obywatelskich. Z biegiem lat powstał cały zestaw takich zasad, które odpowiadają zasadom paryskim. Krajowe instytucje ochrony praw człowieka zobowiązane są przejść przez procedurę akredytacji przed komisją, przed Międzynarodową Komisją Akredytacyjną, która to procedura przebiega trójstopniowo. A więc przede wszystkim trzeba spełnić wszystkie zasady, ocena jest trójstopniowa. Spełnienie wszystkich zasad paryskich, częściowe i niespełnianie tych zasad. Tylko na Białorusi w tej chwili nie ma jeszcze takiej instytucji ochrony praw człowieka, która spełniałaby kryteria paryskie. To jest jedyny kraj objęty Partnerstwem Wschodnim, gdzie takiej instytucji nie ma. Przechodząc dalej do kategorii A krajowych instytucji, instytucje, które znajdują się w tej kategorii, mają uprzywilejowane miejsce w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych i dysponują pewnymi specjalnymi uprawnieniami, których listę znajdą państwo w moim dokumencie. Wszystkie międzynarodowe organizacje takie jak Unia Europejska, Rada Europy, ONZ, wszystkie one uznały znaczenie istnienia tych instytucji i rozwijają polityki, które są bardzo ze sobą zbieżne. Myślę, że różnice tutaj widniejące to są po prostu jakieś naprawdę szczegóły.
W Organizacji Narodów Zjednoczonych główną rolę tutaj odgrywa Wysoki Komisarz do Spraw Praw Człowieka, natomiast na szczeblu krajowym programy rozwojowe ONZ-u. Rada Europy wypracowała swój własny program, którego nie mam czasu Państwu przedstawić. Chcę tylko powiedzieć, że dzisiaj Rada Europy skupia się głównie na popieraniu krajowych mechanizmów prewencyjnych, które powstały na mocy opcjonalnego protokołu do konwencji o przeciwdziałaniu torturom. W naszej analizie przedstawiamy także różnego rodzaju instytucje ochrony praw człowieka w krajach Partnerstwa Wschodniego. I w analizie, w dokumentach znajdą Państwo następujące elementy informacyjne, a więc ogólna prezentacja takiej instytucji, jej uprawnienia, jej mandat i sposób funkcjonowania oraz ocena. Ocenę, którą dokonaliśmy na podstawie oficjalnych dokumentów instytucji zaangażowanych w współpracę z tymi organizacjami oraz na podstawie sprawozdań pochodzących z samych tych instytucji. Tak więc każda z instytucji omówiona została odrębnie. I informacje na temat tych prezentacji są także bardzo obszerne. Jednym z formatów współpracy pomiędzy partnerami międzynarodowymi czy współpracy dwustronnej i oczywiście tymi krajowymi organizacjami ochrony praw człowieka jest współpraca techniczna zorientowana na rozwój zdolności. Każda organizacja oczywiście w swoim programie skupia się na pewnych programach czy na pewnych aspektach swojej działalności, ale we wszystkich tych mechanizmach współpracy wiele elementów jest zbieżnych. Dwa programy są szczególnie istotne, ponieważ mają one kluczowe znaczenie dla instytucji w krajach Partnerstwa Wschodniego. Myślę, że instytucje te bardzo na nich korzystają. Jest to program realizowany przez Unię Europejską i Radę Europy wspólnie. Jest to program o nazwie Peer to Peer. Jego pierwsza faza realizowana była w latach 2008-2009 i jego celem było stworzenie aktywnej sieci struktur pozasądowych, struktur ochrony praw człowieka w państwach członkowskich. Program ten wszedł teraz w drugą fazę 2010-2012 i skupia się, czy rozwijany jest na dwóch torach. Z jednej strony ogólnie kontynuuje się współpracę na rzecz budowania zdolności instytucji potrzebnych do ich działania, a drugi tor to działania prewencyjne, czy krajowe mechanizmy prewencyjne. Unia Europejska i w swoich dokumentach odnosi się do tych instytucji przy wielu okazjach. Ale przynajmniej w niektórych instrumentach, które mogłyby być bardzo pomocne jako nośniki pomocy dla instytucji krajowych, nie można znaleźć odniesień konkretnych. Mówi się o nich jako instytucje ważne z punktu widzenia rozwoju demokratycznego, ale brakuje tam konkretnych odniesień do konkretnych instytucji. Tylko w Europejskim Instrumencie na rzecz Demokracji i Praw Człowieka mamy jasne odniesienie do celu, jakim jest powoływanie do życia takich instytucji tam, gdzie jeszcze one nie istnieją. Tak więc to tyle, jeśli chodzi o te programy. Niemniej w ramach realizacji tych programów cały szereg projektów małych czy większych została w bardzo konkretny sposób zrealizowana. Co do inicjatywy polsko-francuskiej, to tutaj wiele na temat może powiedzieć pan Grzyb i ja pewnie jeszcze i on pewnie na ten temat wiele będzie mógł Państwu powiedzieć. Ja powiem tylko, że jest to program, jest to drugi program, który uzupełnia niejako ten program peer-to-peer Rady Europy
i projekty unijne. Jest to program, który skupia się na Krajowej Instytucji Ochrony Praw Człowieka i w tym przypadku dotyczy on instytucji tylko i wyłącznie w krajach objętych Partnerstwem Wschodnim. Kończąc, chciałbym podzielić się z Państwem kilkoma przemyśleniami. Przede wszystkim, że prawa człowieka postrzegane są jako taki podstawowy, zasadniczy temat programów unijnych, że nasze instytucje postrzegane są jako odpowiedni partnerzy do realizacji tych programów. Dwa programy, o których mówiłem, Peer-to-Peer i Polish-French, inicjatywa polsko-francuska, adresowane są do instytucji krajowych i udzielają one poparcia tak ad hoc. Nie ma takich naprawdę strukturalnych mechanizmów pomocy, a to być może byłoby pożyteczne. I jeszcze ostatnia rzecz, ostatnie zalecenie, jeśli Państwo pozwolą. Krajowe instytucje ochrony praw człowieka w krajach Partnerstwa Wschodniego nagromadziły już sporo doświadczeń, jeżeli chodzi o realizację ich mandatu i o współpracę międzynarodową. Dostępne sprawozdania i analizy pokazują, że instytucje te dokonały dużych postępów, jeżeli chodzi o rozbudowę ich zdolności i stanowiska, ale współpraca z partnerami międzynarodowymi i współpraca dwustronna nadal jest dla tych organizacji nieodzowna, ażeby mogły one prowadzić swoją działalność i spełniać zasady paryskie. Jest to wniosek, który bardzo łatwo można wyciągnąć z działań, z raportów odnośnie sytuacji w krajach takich jak Gruzja czy Mołdawia. By współpraca była skuteczna, musi ona brać pod uwagę nie tylko deklarowane potrzeby, ale także tego, czego oczekuje się od instytucji krajowych w zakresie ochrony praw człowieka. Musi ona także brać pod uwagę zdolności absorpcyjne partnerów i musi zasadzać się na kalendarzu, który zapewniać będzie zrównoważony i długotrwały charakter tych działań. W tym kontekście partnerstwo ofiarowane przez Unię Europejską powinno mieć bardziej strategiczne podejście, tak ażeby rzeczywiście zwiększać zdolności i niezależność krajowych instytucji ochrony praw człowieka w zgodzie z zasadami paryskimi. Może bowiem się okazać, że w ramach planów działań Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, jeżeli chodzi o że będą one chciały rozwijać strategię do spraw praw człowieka odnośnie współpracy z każdym państwem. Ta strategia musi zasadzać się na uznaniu partnerstwa z Instytucją Ochrony Praw Człowieka i jako kluczowego podmiotu w rozwoju praworządności i ochrony praw człowieka. Inne podmioty, takie jak OBWE, jako HDIR, jak Rada Europy, już działają na podstawie tego dwutorowego podejścia, łącząc poparcie dla instytucji krajowych ze wspieraniem sieci współpracy pomiędzy tymi instytucjami. W świetle sprawozdań taka strategia powinna wspierać także autonomiczny charakter instytucji krajowych z punktu widzenia proceduralnego i technicznego oraz w sposób efektywny zapewniać niezawisłość władz wykonawczych tych instytucji. Tylko w ten sposób instytucje te będą dysponowały odpowiednim mandatem i uprawnieniami. Będą mogły one także działać we współpracy ze społeczeństwem obywatelskim, zwłaszcza na rzecz grup wyłączonych czy bardzo wrażliwych. Strategiczne podejście powinno zasadzać się na dotychczasowych doświadczeniach, włączając w to ocenę pomocy udzielanej przez Unię Europejską krajom Partnerstwa Wschodniego oraz ocenę poszczególnych inicjatyw i ich skutku. W tym kontekście szczególną uwagę trzeba poświęcić projektom
rozwijanych na przykład w ramach programu twinningowego polsko-francuskiego rzeczników praw obywatelskich, tak żeby poprawić ich wdrażanie. Dalszy udział instytucji praw człowieka z krajów Partnerstwa Wschodniego w programach unijnych i międzynarodowych, takich jak peer-to-peer, także zasługuje na nasze poparcie. I jeszcze jedna rzecz. Myślę, że nieodzowne jest, bo to jest ostatni projekt i projekt ten kończy się w przyszłym roku. Bardzo ważne jest, żeby zapewnić jego kontynuację działania następcze i by zbudować taki pomost pomiędzy działaniem w ramach tego projektu i potem, tak żeby utrzymać jego trwały charakter. I wreszcie być może Parlament Europejski mógłby rozważyć swoje większe zaangażowanie w rozwoju, w działaniach następczych, w monitorowaniu oraz we wdrażaniu podejścia strategicznego na rzecz współpracy instytucji praw człowieka w krajach Partnerstwa Wschodniego. Być może Parlament Europejski mógłby ten temat włączyć jako taki trwały element współpracy międzyparlamentarnej. Myślę tutaj przede wszystkim o Euroneście, o komisjach współpracy parlamentarnej, które powstały w ramach Partnerstwa Wschodniego. Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo, za uwagę. Dziękuję bardzo, Panie Profesorze, za prezentację, a w szczególności zaś za te konkluzje, które w Pańskiej prezentacji się pojawiły, które są bardzo ważne z punktu widzenia naszej rozmowy w dniu dzisiejszym z udziałem gości. Proszę Państwa, zgodnie ze scenariuszem dzisiejszego posiedzenia chciałbym teraz zaprosić do wypowiedzi naszych gości z krajów Partnerstwa Wschodniego. Przy czym ze względu na szczupłe ramy czasowe muszę Państwa zmartwić, ale te ramy czasowe to jest około 5 minut. No powiedzmy, ponieważ jednego przedstawiciela rzecznika nie ma z Ukrainy, więc możemy powiedzieć, że to będzie nieco więcej niż 5 minut. Ale proszę wybaczyć, że te ramy czasowe są tak ściśle, rygorystycznie przestrzegane. Może następnym razem będziemy więcej mieli czasu dla Państwa prezentacji. Jako pierwszego chciałbym zaprosić Rzecznika Praw Obywatelskich Republiki Armenii, pana Karena Andersiana. Mr. Chairman, Excellencies. Panie Przewodniczący, Ekscelencje. Szanowni Państwo, bardzo cieszę się z tej okazji współpracy, która się pojawiła. Raz jeszcze potwierdzamy, że podejmujemy wspólne wysiłki, aby chronić wspólne wartości. Prawa człowieka mają kluczowe znaczenie we wszystkich państwach demokratycznych i chciałabym raz jeszcze podziękować Rzecznikowi Praw Obywatelskich Polski i Francji za podjęcie inicjatywy wzmocnienia współpracy między naszymi instytucjami i naszymi krajami. Poszanowanie praw człowieka to warunek wstępny demokracji i praworządności. Bez podstawowych praw i wolności nie możemy mieć prawdziwego bezpieczeństwa, demokracji czy też trwałego rozwoju w danym kraju. Europejska polityka sąsiedzka oraz partnerstwo wschodnie, które zostało wdrożone w 2009 roku, opierają się na naszym przywiązaniu do wspólnych wartości. Dobre rządy, praworządność, demokracja, trwały, zrównoważony rozwój i gospodarka rynkowa. W związku z tym poszanowanie praw człowieka jest bardzo ważne w relacjach między Unią Europejską a Armenią, zwłaszcza w ramach prowadzonych negocjacji w sprawie przyszłego porozumienia o stowarzyszeniu i współpracy między Armenią a Unią Europejską. Armenia odczuwa wsparcie ze strony Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wsparcie w zakresie praw człowieka, w tym zwiększenie kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich. Nasza instytucja odgrywa kluczowe znaczenie w ramowych krajach działań na rzecz praw obywatelskich i stanowi drogę pozasądową rozwiązywania spraw związanych z prawami obywatelskimi. Monitorujemy sytuację praw człowieka w naszym kraju. Jesteśmy również takim pośrednikiem między obywatelami a władzami państwowymi. Mamy również rolę doradczą w procesie normatywnym. W związku z tym upewniamy się, że nasze ustawy są zgodne ze standardami międzynarodowymi. Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich została uznana w kwietniu 2008 roku przez Parlament Armeński za krajowy mechanizm prewencyjny w ramach konwencji walki z torturami.
Unia Europejska wspierała również stworzenie naszego mechanizmu prewencyjnego w ciągu 3 pierwszych lat jego istnienia. Stworzono Radę Zapobiegania Torturom. Mamy tam przedstawicieli zarówno społeczeństwa obywatelskiego, jak i naszej instytucji, a także ekspertów. Mamy coraz silniejszą współpracę ze społeczeństwem obywatelskim w innych obszarach i raz jeszcze te działania są popierane przez Unię Europejską. Protokół porozumień został podpisany między naszą instytucją a około 80 organizacjami pozarządowymi, które zajmują się tematyką praw człowieka. Staramy się podejmować działania na rzecz szanowania praw człowieka w Armenii. Dlatego też cieszymy się z tej inicjatywy, która ma zwiększyć naszą wymianę, zwłaszcza z Polską. Doświadczenie z Polski dało nam bardzo cenne doświadczenia, które pozwolą nam wzmocnić naszą instytucję. Miejmy nadzieję, że również i nasze doświadczenia posłużą innym i że będziemy kontynuować tę wymianę dobrych praktyk, aby wspólnie poradzić sobie z naszymi wspólnymi wyzwaniami. Raz jeszcze dziękuję za zaproszenie. Cieszę się z tego, że zorganizowano zostało to wydarzenie. Liczni zaproszeni goście przyczynią się na pewno do owocnej debaty. Dziękuję.